Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie internetowym przygotowywanym przez Miejski Dom Kultury w Mławie. Dzisiejszy program nagrywa i realizuje Jerzy Grzebski. Rozpoczęliśmy od ujęcia, które pokazywało odbicie lustrzane naszej sali i mnie tutaj grającego na gitarze. Nie zrobiliśmy tego po to, żeby uzyskać jakiś efekt optyczny, tylko dlatego, że chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, o której chyba kiedyś wspominałem, ale myślę, że warto jest o tym po prostu przypomnieć. Chodzi o to, że lustro jest bardzo, bardzo przydatnym instrumentem, może nie instrumentem, tylko narzędziem do tego, żeby doskonalić swoją technikę gry. Polega to na tym, że po prostu siadamy przed lustrem i ustawiamy, jeśli nie mamy takiego dużego, jak jest tutaj w naszej wspaniałej sali prób, nie mamy takiego dużego, jak właśnie to, to po prostu staramy się znaleźć w domu takie lustro, które będzie nam pokazywało tą część gitary. No to, co tutaj robi prawa i lewa ręka, tak? Ja nawet czasami, kiedy sobie wyciemiam ekran w komputerze i czegoś słucham i trzymam gitarę i na niej sobie coś tam ćwiczę, gram po cichutku, to nawet czasami widzę, że ta gitara się odbija w ekranie monitora i to też mi trochę pomaga. To lustro nie musi być duże, tak jak powiedziałem. Myślę, że każdy znajdzie to narzędzie w swoim domu i proszę, żebyście próbowali wykorzystywać je do ćwiczenia. Oczywiście chodzi o to, żebyście patrzyli w lustro, obserwowali swoje palce, tak? I niekoniecznie, no i wtedy właśnie nie musicie patrzeć na struny, tylko widzicie je w lustrze. No niby to jest to samo, tak? Te same palce, ta sama gitara, tak jak w przypadku, kiedy obserwujecie gitarę w ten sposób, ale jest jednak spora różnica i wielu mistrzów gitary korzysta z tej metody, więc proszę Was, żebyście spróbowali. Celowo rozkręciłem dzisiaj gitarę elektryczną na początek. Dodałem drive'a, gaina, po to, żeby uzyskać potężniejsze brzmienie, żeby Wam pokazać, jak ten utwór, który grałem w poprzednim tygodniu na wyciszonym wzmacniaczu, może zabrzmieć. Oczywiście jeszcze daleka droga do tego, żeby to zabrzmiało tak, jakbym chciał, no ale muszę po prostu nad tym jeszcze trochę posiedzieć. Celowo też dzisiaj usiadłem sobie na krześle, dlatego że prawie zawsze nagrywamy na takim wysokim stołku. I jest to bardzo fajne, ale tak naprawdę ja z takiego stołka korzystam bardzo rzadko. Zazwyczaj sobie siedzę albo na krześle, albo na kanapie, tak? Czy na fotelu. Nie przynieśliśmy tutaj kanapy, no ale możecie spróbować zobaczyć. I myślę, że warto jest to robić sobie, próbować, tak? W różnych pozycjach, bo to daje jakieś inne możliwości. Oczywiście, kiedy będziecie występować przed kimś, nie będziecie siedzieć na kanapie, tylko prawdopodobnie na krześle. I tutaj są też różne warianty. Ja najczęściej siadam w taki sposób. Pewnie już to pokazywałem, ale powtórzę. Ale też bardzo często i nie po to, żeby się popisywać, czy jak to niektórzy mówią, szpanować. Robię to tak. Czyli zakładam sobie nogę na kolano i to też jest bardzo, bardzo pomaga, tak? Wtedy widzę lepiej po prostu gryf. Dobrze, to są takie trochę niby nieistotne rzeczy, ale bardzo ważne. Znowu się rozkręciłem i za dużo mówię. Dobrze, tak jak obiecałem, pokażę Wam dzisiaj, co jeszcze w tym naszym ćwiczeniu można zrobić, ale jeśli chodzi o gitarę akustyczną, bo już na tej nie za bardzo, czyli ją na razie odstawiam. Wyciszyłem wzmacniacz, żeby nam się to nie smażyło. Okej. Tym razem wziąłem moją starą gitarę, która nie jest gitarą elektroakustyczną i nie będę jej nagłaśniał w żaden sposób. Okej, no to może jakiś fragment, tak? Powiedziałem o tym, że pudło może imitować nam instrumenty perkusyjne. Na pewno widzieliście, jak robią to inni gitarzyści. No i tak, ja może spróbuję na początek zagrać fragment tego utworu i pokażę jakąś prostą wersję. A później jeszcze parę zdań powiem na ten temat. Okay.
Dobrze, może ta pierwsza część. Ciekawy jestem, jakie będzie porównanie tej gitary elektrycznej, która była stosunkowo dzisiaj głośno i była podkręcona, podkręcony był gain, czyli stała się taka ostra, w porównaniu do tej, która w ogóle nie jest nagłośniona, ale myślę, że Jerzy tutaj zadba o to, żeby to wszystko zabrzmiało ok. Dobrze, uwaga, czyli tak, pamiętacie. I tutaj frażolet daje nam taki komfort, że pomimo tego, że ściągam palec z gryfu i zaczynam uderzać w pudło, to ten frażolet, jeśli go dobrze wykonamy, cały czas sobie dźwięki z niego lecą i stanowią dla nas tło i wtedy możemy sobie spróbować coś zrobić tutaj. Teraz tak, jest wiele sposobów stukania w pudło. Ja najczęściej zeskakuję i korzystam z tej części gitary. Tak? Oczywiście no to też jest dosyć długi proces i wy, kiedy będziecie próbować, nie musicie wykonywać kilku uderzeń. Wystarczy jedno. Nawet najwięksi gitarzyści czasami się ograniczają po to, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Uwaga, próbuję. Dwa uderzenia, tak? Co jeszcze? Oprócz tej ręki prawej, która schodzi na dół pudła, uderzam w bok pudła lewą ręką. Oczywiście no to wymaga już... No to wymaga trochę treningu, ale tak jak powiedziałem, wy gracie wersję uproszczoną, teraz inny sposób. W tamtym tygodniu uderzałem prawie cały czas w pojedyncze struny na naszym frażolecie, ale teraz uderzę w trzy równocześnie i dodam uderzenia w pudło. Okej, spróbuję teraz zagrać dwa akordy tutaj, dwa frażolety i pokażę może, co w dalszej części zaproponuję, bo tak jak powiedziałem, pudło jest dosyć duże. Ono pewnie w niektórych miejscach brzmi podobnie, ale tak naprawdę nie musimy za każdym razem zeskakiwać tutaj. Możemy poszukać czegoś tutaj, tak? Uwaga. I tak, w pierwszej części naszego ćwiczenia będę uderzał właśnie w ten sposób tutaj, a w drugiej części zobaczycie, co się stanie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No jak widzicie, ćwiczyłem to, nie ukrywam tego i troszeczkę gdzieś mam tutaj jakieś potknięcia. Można to udoskonalić, ale tak jak to zawsze powtarzam, no trema robi swoje. Dobrze, zauważyliście, że kiedy grałem tą drugą część, to już nie zeskakiwałem z moją ręką, nie przenosiłem jej na dół pudła, tylko uderzałem tutaj palcami, tak? Jeszcze raz, ta druga część. Coś tutaj troszeczkę brzęczy. Więc tak. Ta część. Jeśli gitara byłaby super nagłośniona, to można by jeszcze tutaj było dodać takie ocieranie
I to stwarzałoby efekt jak gdyby takiej grzechotki albo marakasu, oczywiście bardzo cichego i bardzo delikatnego. Dobrze, no to może jeszcze raz, a teraz jeszcze do tego wszystkiego spróbuję zrobić dodatek, w którym pokażę Wam, jak wykorzystywanie kciuka pozwala nam urozmaicić utwór. Uwaga. Okej, okay, oczywiście tak, w tej pierwszej części sobie stukałem, ale w tej drugiej chciałem zagrać tutaj małą solówkę, więc no już po prostu nie mogłem tego zrobić, bo muszę uderzać w struny. Było to niewykonalne, ale to, co gram, to są tylko ćwiczenia, tak? To jest tylko przygotowanie, bo wersja ostateczna na pewno będzie się od tego różniła. A ja chcę Wam pokazać, co po prostu można zrobić. No i oczywiście musicie sami, jak zawsze, dużo i dużo próbować. Myślę, że też można znaleźć w internecie filmy, w których jest pokazane to wszystko, może bardziej szczegółowo, ale po prostu próbujcie, odważcie się, tak? Jedno uderzenie, na przykład na początek. Może bez frażoletu spróbuję tylko strunę basową szóstą. Przeniosłem sobie rękę tutaj. Jeszcze inny efekt, jeszcze inne brzmienie, jeszcze raz. I to jest coś, co możecie wy zrobić. Może nie tyle uderzeń, spróbuję się ograniczyć. Teraz uderzałem tylko kciukiem. Jeszcze za dużo. Myślę, że dla kogoś, kto zaczyna albo gra już trochę na gitarze, to jeszcze za dużo. Jeszcze to uproszczę. Tu wykonuję równocześnie, tak, uderzenie. Tu uderzam dwoma, trzema palcami, tutaj zazwyczaj jednym, no i kciuk uderza tutaj w tą część. Jeśli na początku Wam nie będzie wychodziło, to się tym nie przejmujcie, to wszystko zajmuje trochę czasu, ale może warto tak naprawdę popróbować same uderzenia, tak? Wyobraźmy sobie, że Wy sobie wyobrażacie na przykład, że uderzyliście w strunę i tum, tum. Oczywiście, no jest do tego potrzebne poczucie rytmu, ale większość z nas to poczucie rytmu ma, a myślę, że można się też dużo i w tej dziedzinie można się dużo nauczyć. Bo niekoniecznie jak ktoś na przykład no, nie najlepiej tańczy, tak, troszeczkę mu to nie wychodzi, to niekoniecznie się to przekłada na stukanie w instrumenty perkusyjne, w tym przypadku w pudło rezonansowe gitary. Dobrze. Za chwilkę jeszcze opowiem o tym, co się stało w tej drugiej części. Wiem, że to nie jest prosta sprawa, bo gryf jest tutaj szeroki, ale warto próbować. Chciałem wspomnieć o tym moim porównaniu z tamtego tygodnia i jak ono jest ważne. Chodzi mi o tego nieszczęsnego motyla. Już parę osób się ze mnie śmiało z tego powodu, ale to nie ma znaczenia. Przychodzi do mnie na perkusję, a właściwie przychodził, no bo w tej chwili, chociaż bardzo by chciał, nie może tego robić, Hubert Gąsiewski, który jest uczniem szkoły podstawowej w Bogurzynie i on, słuchajcie, dokonał moim zdaniem niesamowitego wynalazku. Powiem Wam, na czym polegał mój problem i jak on pomógł mi go rozwiązać. Pomimo tego, że ja na perkusji od czasu do czasu gram już stosunkowo długo, a on dopiero zaczyna tak naprawdę. Chciałem mu wytłumaczyć, na czym polega rytm, który się gra do muzyki bluesowej. No jest to zupełnie inny rytm niż ten, który zazwyczaj słyszycie w piosenkach popowych i rockowych. I wcale nie jest to takie proste, żeby go wystukać. Zacząłem to grać Hubertowi na perkusji i on po kilku minutach wpadł na pomysł, że można ten rytm opisać takim pewnym zawołaniem, jeśli chcemy komuś oddać szacunek, może niekoniecznie szacunek, ale
kiedy wiwatujemy, używamy właśnie tych kilku słów, hip. Resztę proszę, żebyście pomyśleli, co to jest. I to zawołanie, to jest taka zagadka, to zawołanie najczęściej krzyczy, najczęściej jest wykrzykiwane przez sporą grupę ludzi, ale prawie zawsze w rytmie właśnie bluesa. I on, używając właśnie tego powiedzenia, opisał rytm bluesowy. Ja od tego czasu każdemu z moich uczniów opisuję to w ten sposób. Nie pokazuję zapisu nutowego, tylko właśnie tak, jak to wymyślił Hubert. Więc myślę, że czasami takie niby śmieszne porównania bardzo pomagają w zrozumieniu tego, o co chodzi. Dobrze, to teraz może odstawię tą gitarę i wezmę elektryczną, żeby wam pokazać, co jeszcze może się wydarzyć w tym utworze, w tym ćwiczeniu. Droga jeszcze długa i daleka do tego, żeby to był utwór, chociaż napisałem już jakiś fragment tekstu. Miałem go zaśpiewać, ale dzisiaj mi się to nie uda. Jednak, dobrze, po prostu tekst jest świeży. Pierwsza część, pomijamy ją i jest druga. Grałem ją w tej pierwotnej wersji. W ten sposób. Tak. Ale pomyślałem sobie, że warto to urozmaicić. To będzie pierwsze kółko tak zwanego refrenu. Jeszcze raz i zagram później drugie, zobaczycie, co się będzie działo. Pierwsze kółko. Czyli zamiast tego palca tu i czwartego, który wykorzystujemy do zrobienia naszej sztuczki, tutaj stawiam sobie kciuk. Leci bas i ja wtedy, wiedząc, które dźwięki mogę wykorzystać, mogę sobie zagrać solówkę. Spróbuję od takiej super prostej, dwudźwiękowej, może trzydźwiękowej, a może jednodźwiękowej. No i tutaj sobie zaszalałem. Które dźwięki? Druga struna, ósmy próg. Tu mogę śmiało dodać dziesiąty próg też na drugiej strunie. Oczywiście wykorzystuję młotek, ale wy na początek nie musicie tego robić. Jeszcze raz. Tak szybko, jeszcze które dźwięki będą pasowały, ale chciałbym, żebyście też szukali, tak? Uwaga. Druga struna, czyli ósmy i dziesiąty. Ale jeszcze pierwsza struna, siódmy próg. Trochę się zmolowało, ósmy próg. Na przykład. No i troszeczkę na koniec zaszalałem. Szukajcie, próbujcie, sprawdzajcie. Coś nie pasuje, to nic. Człowiek uczy się na błędach. Korzystajcie z lustra. Próbujcie sobie. Grajcie na gitarze. No ja nawet robię to bardzo po cichu, jak oglądam telewizję. Niektórych to bardzo wkurza. No to może nie wkurzajcie nikogo, ale zobaczcie, czy może na kanapie też można zagrać. I tak jak powiedziałem, nawet mistrzowie czasami siadają tak, że na przykład nauczyciel, taki poważny nauczyciel, autorytet, no po prostu by na to nie pozwolił, bo są takie style muzyczne, w których po prostu
jest określony sposób siedzenia. Ale to nie wszystko. Oprócz tego, że można sobie usiąść na krześle w taki sposób, albo cofnąć nogę, albo założyć nogę na nogę, albo siedzieć na wysokim stołku, to jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeśli macie gitarę, to kupcie do niej pasek, bo oprócz tego, że gitarzysta gra na siedząco, to czasami musi to zrobić na stojąco. I jest to bardzo ważna rzecz, żebyście się do tego też przygotowywali i pamiętali o długości oczywiście paska, żebyście mogli to wszystko tutaj zrobić i sięgnąć. Także musicie robić to na wszystkie sposoby. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.